Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę inny głos za mikrofonem, ale nie jestem sam. No tak, ten znajomy również. Usłyszycie w tle. Tak, i dzisiaj pogram sobie w Tony'ego Hawk'a. Wiem, że wielu ludzi czekało na tę grę. Ja też czekałem. Ja w nią grałem bardzo dużo. To znaczy, to jest ten stary Tony Hawk w HD. Tak? Tak, tak. Ja wiem, że wiele osób grało w niego bardzo dużo i wiem, że ty nie grałeś w niego wcale. Tak, ja nie grałem wcale, bo mnie... Znaczy, no po pierwsze, Tony Hawk jakoś nigdy nie pociągał, deskorolka mnie nigdy nie pociągała. Wiesz, w czasach, kiedy ludzie zagrywali się w Tony'ego Hawk'a, ja dawałem się bić po głowie ciężkimi rzeczami i żałowałem, że nie ma niestety symulatorów walki, na przykład rycerza średniowiecznego, takich wiesz, z prawdziwego zdarzenia. Tylko zwykła upanina w jakichś grach. No, ominęło mnie to, dlatego wiesz, no, tym bardziej ciekawe mogą być tutaj te, wiesz, komentarze i docinki z mojej strony, bo ja powiem Ci szczerze, naprawdę, no, poza gameplayami, jakimiś reklamówkami, gdzieś tam czasami u kumpli w ogóle tej gry nie znam. Okej, dobra, no to przejdźmy do samej gry. To jest ekran wyboru zawodnika, jak widzicie, oprócz zwykłych skate'ów, tam starych i młodych, bo doszło kilka nowych twarzy. Jest też mój awatar Xboxowy, można też nigdy śmigać. Każda postać opisana jest serią statystyk i te statystyki ulepszamy, kupując je po prostu za gotówkę. Każdy kolejny punkt jest wart coraz więcej, więc nie ma znaczenia tego, czyli są elementy roleplayowe. Tak, ale nie ma znaczenia tego, że wiesz, czy na przykład kupujesz 10. punkt z puli, czy na przykład 3, tylko każdy kolejny punkt kosztuje coraz więcej, więc jeśli wmaksujesz sobie tam pierwszą statystykę, to potem punkty z drugiej kosztują coraz więcej. A, to znaczy... Dokładnie. Nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, za pierwszy punkt w szybkości płacisz 10 i za pierwszy w czasie tam zawieszenia, czyli pewnie, wiesz, wiszenia gdzieś w powietrzu, coś takiego. Tylko, że jeżeli będziesz chciał kupić, powiedzmy, kolejny punkt w innej statystyce, to on już będzie kosztował 20. Tak, bo to na przykład będzie czwarty punkt, piąty i tak dalej. Aha, no rozumiem. No, dobra. To skoro już mamy, ja wybieram Tony'ego Hawk'a, bo grałem nim przez całą karierę. Jest przypakowany. Znaczy jest przypakowany i po prostu każdym zawodnikiem trzeba przejść grę od nowa. To jest tak, że nie odblokowujesz sobie kolejnych misji dla wszystkich postaci, tylko każdy musisz przejść grę od nowa. Tak było w starych grach i tak jest tutaj. Map mamy 7. Są to etapy z pierwszych 2 części. Do tego tam za kilka tygodni pojawi się dodatek z 3 kolejnymi z trójki. No dobra, no to wskoczmy do pierwszej mapy. To są wyzwania z kariery, tam kilka już zrobiłem. Tak, no staram się skończyć tą grę na szybko, żeby mieć po prostu już odblokowane te misje. Znaczy, tutaj mam takie pytanie, bo widzisz właśnie, ja nie grałem. Te mapy tutaj, tak jak mówiłeś, to są mapy z pierwszej i drugiej części. Jest ich razem ile? 7. I tyle było w oryginale? Nie, było dużo więcej, to są tam kilka najlepszych. To jest wybór po prostu. Tak, no rozumiem. Nie, bo się przeraziłem właśnie, kurczę, wiesz, że w tym momencie zupełnie nie rozumiałbym, czemu ludzie tak strasznie grali w tego Tony'ego Hawk'a, skoro przez pierwsze 2 części 7 map było. No. Nie, no szczególnie... Wiesz, no są niby te najlepsze, tak zawsze są takie, które na przykład tam, nie wiem, komuś podobają się takie, więc nie da się zadowolić wszystkich. Ale no są to ogólnie mapy, tam raczej no nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, no są to mapy, które są powiedzmy jakoś tam kultowe w pewnym sensie, to jest na przykład pierwsza mapa z części pierwszej. Zabić się nie można. No nie, ale można się wrócić, no więc w każdym razie, kariera została w ten sam sposób rozwiązane jak w tych starych częściach, czyli że masz 2-minutowy przejazd na mapie i musisz wykonać jak najwięcej celów misji. Ja teraz tak po prostu sobie jeżdżę na luźno i staram się po prostu nie rozkojarzać tym, że muszę mówić jednocześnie. No ale w każdym razie sterowanie zostało mniej więcej takie jak było, czyli 3 guziki do trików, 1 do skoku i ewentualnie jakieś tam modyfikowanie kierunkiem. W tych kolejnych częściach dochodziły nowe ruchy, więc już było tak, że po prostu z każdej sytuacji mogę się wykaraskać, niezależnie od tego, czy jedziesz prosto na ścianę, czy lecisz, wiesz, pyskiem prosto na płaską powierzchnię. Tutaj tak nie było. Tu jest wiele sytuacji, w których jeśli się, wiesz, wpędzisz, to jesteś w kozim rogu i się przewrócisz. Więc trzeba jakby też o tym pamiętać. No, mogli to, mogli to w sumie rozwiązać w ten sposób, że właśnie przyrost punktów doświadczenia daje Ci możliwość na przykład właśnie, wiesz, kolejna statystyka, która właśnie opiera się na przykład, no wszyscy by wtedy pewnie w nią pakowali na samym początku. No nie było tak w tych starych częściach, a to jest niby jednak remake w pewnym no tak, ale mówię, ale to by było najlepsze rozwiązanie, wiesz, właśnie nie dawanie, że tak powiem, tego od razu jak gdyby, jako możliwości, która jest w grze, tak czy inaczej, tylko właśnie na zasadzie takiej, że wiesz, rozwijasz te umiejętności, wiesz, nie wiem, hamowania powiedzmy jakiegoś takiego, wiesz, przed padnięciem na ścianę, czy dajmy na to uchronienia się przed upadkiem, no nie, wiesz, jakimś bolesnym, te rzeczy. No dobra, powiedzmy, że skończyłem mój pierwszy przejazd, więc przeskoczmy do kolejnej mapy. To będzie kultowa szkoła, że pamiętam, chyba moja ulubiona mapa. I powiedzmy, że zmienimy tryb na przykład na taki, w którym głowa zawodnika puchnie. Trzeba jak najwięcej trików wykonywać, wtedy ona maleje i nie wybucha. O. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale... No nie widzisz, ale już mi się podoba. Tak? No nie zmienia się, nie wiem, w zombie i tak dalej, więc nie strzela się i tak, i wiesz, więc to nie jest post-apo, które lubisz, ale no jest trochę zabawy z tym. No w każdym razie tam w prawym górnym rogu jest wskaźnik tego, jak głowa moja puchnie i ona maleje tylko jeśli skończę trik, więc teraz jak widzisz, jadę na normalnym triku, a głowa rośnie. I teraz, no okej, no i zadaniem gracza jest tutaj jakby wytrzymać jak najdłużej, więc i głowa puchnie z czasem coraz szybciej, więc trzeba się nie tylko sprężać, ale ten, na przykład to jest przykład tego, że byli bardzo wierni tym oryginałami, bo ten słupek to kojarzą chyba wszyscy, którzy grają Tony Hawka, że on się przewraca, jeśli się w niego wiedzie. Okej. Więc tam, szczególnie mapy są pod względem tam modeli i tak dalej są bardzo wierne tym oryginalnym. Tyle, że no, wiesz, są nowe tekstury i tak dalej, ale nie ma tak, że gdzieś jest dostawiona ławka, nie wiem, gdzieś się pojawił jakiś obiekt, którego nie było wcześniej, nie kombinowali w ten sposób. No. Więc tacy fani... To jest po prostu no, przeniesiona 1 do 1. Znaczy mapy są przeniesione po prostu i rozgrywka z tego co mówiłeś 1 do 1, z tym, że no jest to przystosowane w tym momencie do nowej konsoli i tyle. Tak, tak, no dokładnie. Nawet są takie rzeczy, takie jak ten pasek special, tam, który widzisz w lewym górnym rogu, on pozwala wykonać specjalne triki. Zbuchniesz? Nie, no konfetti, no jestem rozczarowany, będzie szczerze. Ale nie ma głowy. W każdym razie no, w kolejnych częściach było tak, że on rósł po tym, w czasie wykonywania trików, chyba trójki w górę, a w tej jest tak, że on po prostu rośnie po wykonaniu triku, więc nie da się nabić tego paska w czasie wykonywania długiego kombosa, tylko po zakończeniu go on dopiero rośnie. Aha. Czaj. Czyli jeżeli samą końcówkę na przykład w jakiś sposób schranisz, no to masz przerąbane. Tak, znaczy ogólnie Tony Hawk pokazuje, znaczy nagradza tych graczy, którzy nie są chciwi i wiedzą kiedy skończyć. Także to jest kolejny tryb, w którym musimy wykonywać określone, znaczy triki z określonej kategorii w określonych miejscach, żeby zbierać te ikonki. Ja już oczywiście tutaj zrąbałem to, bo trzeba być wyuczone na pamięć. No ja nie mam, w każdym razie no trzeba zaliczyć taki perfekcyjny przejazd. I te kolory odpowiadają kolorom guzików na padzie, więc jest trochę łatwiej. Nie wiem, jak będzie to na PC-cie. W każdym razie muszę to zaliczyć. To jest akurat ten typ gry, przyznam szczerze, w który już wiem, że zdecydowanie lepiej na pewno gra się na padzie. No, znaczy wiesz, no, w dwójkę wszyscy grają na klawiaturze i słynne ustawienie klawiszy spacja, skogi, CVB do trików to jest kultowe i było dobrze przed laty. Więc nie widzę powodu, dlaczego miałoby nie być. No maybe, no ale generalnie wiesz, w grach tego typu... Ja zauważyłem jedną rzecz właśnie. Są gry, w ogóle to jest ciekawa rzecz, nie umiem grać za pomocą pada w gry, które są first person zupełnie. No tak, to jest syndrom czołgu, że albo się ruszasz góra-dół, albo lewo-prawo, albo chodzisz i tak dalej. Znaczy generalnie no ciężko mi się tak czy inaczej, wiesz, gra, ciężko mi się celuje przede wszystkim, jest precyzyjna i tak dalej, przynajmniej w moim mniemaniu. Ale z kolei bardzo często podłączam pada do peceta, grając w gry, które są właśnie third person. Dlatego, że w nich jest jakoś wygodniej. Wiesz, kiedy widzę ludzika, to jednak padem się to często lepiej ogarnia. No dobrze, powiedzmy, że sobie oszczędzę tego skakania, tak, i zmienię etap na inny. Dobra, czyli już mamy 3 mapy za sobą i tryby dodatkowe, powiedzmy, że ogarnięte. Więc wróćmy do kariery. To jest mapa z pierwszego Tony Hawka. I ona jest taka, że jest podłużna, więc przemierzając ją tak naprawdę zjeżdżasz cały czas w dół i to jest jak, nie wiem, jak trasa w wyścigówce. Czyli tak jakby nie kręcisz się, tak nie są takimi plaszami i tak dalej. I jak dojedziesz na dół, to jesteś teleportowany z powrotem na start. Bo to było przejazd na dół. Skutko nie jest otwarta. Tak, znaczy no, można się wdrapywać do góry tak naprawdę, ale to nie ma jakby sensu. Bo chodziło o to, żeby szybciej jechać, niż wiesz, zbierać kolejne tam jakieś sztuczki, robić triki i tak dalej, a gdy się jedzie się pod górę, to jedzie się wolno i ciężko jakby budować drugie kombosy, a to w tej grze chodzi. No, zbyt duży spadek, dlatego się przewróciłem. Ogólnie fizyka w tej grze lubi czasem zwariować, nie wiem czy zobaczymy to. Ale tak naprawdę grałem w te pierwsze części. Znaczy, dzieją się takie właśnie cuda, że kręci się na przykład szybciutko wokół własnej ręki, która wpadła w podłoże, czy coś takiego? Czy... Nie. Bardziej na takiej zasadzie, że przewraca się ten zawodnik, chociaż nie powinien się przewrócić. A, to w takiej grze jest złe. Tak, to jest trochę... To jest wnerwiające. Dziwne. Znaczy, no teraz akurat powinien się przewrócić, bo spadłem bokiem, ale są takie sytuacje, że to jest naprawdę dyskusyjne. No i tutaj jest koniec. Nie wiem szczerze o tym, czy to jest dyskusyjne, to mógłby powiedzieć ktoś, kto takie rzeczy robi na deskorolce i zdaje sobie sprawę z tego, czy jest to możliwe faktycznie, czy nie. Znaczy wiesz co, mówiąc szczerze, to nie grałem w Hawka, a tak z tego co widzę, to przynajmniej właśnie ta mapa, ty wiesz, ten zjazd tutaj, to mi się kojarzy akurat z czymś, co kiedyś lubiłem, czyli z SSX. No SSX tak, bardzo lubię. No ogólnie pod względem luzu i tak poziomu trików niektórych, które były bardzo przegięte, te gry miały wiele wspólnego. No okej, mój przejazd się kończy jak widzisz, ale jeśli będę kontynuował combo, to jakby gra nie wyrzuci mnie, więc to był taki najlepszy element tego Tony Hawka, żeby jak najwięcej jeszcze po czasie trzymać to combo. No to w sumie ciekawa sprawa w takim razie, wiesz co, bo zmusza to faktycznie ludzi, znaczy gracza do różnych taktyk, bo z tego co mówiłeś właśnie poprzednio, przedłużanie na przykład właśnie kombosów przy głowie nie jest dobrą rzeczą, bo jak ci coś nie wyjdzie, no to po prostu... No tak, ale to jest wyjątek. Pękasz, tutaj z kolei masz to w drugą stronę. Tak, więc ogólnie no, jest dość różnorodnie, no to na pewno na grze trzeba oddać. No to też jedna z takich moich bardziej ulubionych mapów dwójki. Tutaj szybki skok na dach to jest jedna z rzeczy, którą chyba lubiłem bardziej robić w tej dwójce, którą wracałem do niej, nie wiem, z 50 razy chyba. Przez całe moje jakby gamerskie życie. Jeździłeś na prawdziwej deskorolce? Nie. Nigdy. Tak się ciekawości pytam. Wiesz, no, też nie, no wiesz, ja też nigdy w życiu... Nie zabijałem zombie. Nie, no, ja też nigdy w życiu czarów nie rzucałem, no nie? Ani nie chodziłem po tak naprawdę po terenach, gdzie jest wysoki poziom radiacji. Legendy na mieście są różne, tak? No, to... No jak widzisz te punkty, każdy trik ma określoną wartość. I każdy kolejny trik dodaje jakby mnożnik, więc jakby teraz miałem tam bazę 4. No. Zaraz ci pokażę. No dobrze, na razie trochę lamisz, ale... Wyskakuje, no cały internet będzie się ze mnie śmiał, ale no trudno. No i widzisz, teraz mam 3 sztuczki, tak? Dostanę za 3000 punktów. I warto jest też szczególnie, bo każdy tak naprawdę kolejny trik, no to jest duża różnica, nie? Więc dobrze jest jakby planować sobie trasę do przodu i myśleć, gdzie skoczy się dalej. Żeby móc jakby ciągnąć ten trik dalej. Żeby ci nie przepadł nożnik. Tak. On się resetuje, rozumiem, po kilku sekundach po prostu. Nie po kilku sekundach, po zakończeniu triku. Aha, w ogóle. Kombosa, tak. Teraz mam 25 000. To znaczy... inaczej. Teraz mam... W momencie, kiedy próbujesz podjechać i zrobić, kurczę, sztuczkę, bo zrobienie jej wymaga czegoś, to już jest koniec, tak? Znaczy licznik się skasuje wtedy. Tak, znaczy no teraz mam 0, tak? Wykonuję jedną sztuczkę, mam razy 1, wykonuję drugą sztuczkę, mam razy 2, razy 3, tak? No i mam razy 3, ale teraz gdy ten zaczynam od nowa, no to jadę od nowa. A, no okej. Rozumiem. No i teraz mamy przedostatnią mapę, więc już zbliżamy się do końca naszego super pokazu. No mimo wszystko powiem ci szczerze, że... Znaczy tak, no... To nikogo mnie nie przekonał do siebie, no sorry, no. Znaczy, wiesz, ja jestem dziwnym człowiekiem, ja na przykład uważam, że wiesz, że piłka nożna, soccer jest nudny, więc... No, za co pewnie wiele osób też by mnie chciało ukrzyżować od razu. Ta gra na pewno jedzie na nostalgii, tak? Jeśli to nie może być... Nie, no jasne, ja tylko wiesz, w swoim czasie mnie nie przypominało, ale teraz też nie, no jakoś tak... Robienie sztuczek... Fajne, no, może i zabawne nawet. Dobra, w każdym razie, no, jak widzisz też, bo tego ci nie objaśniłem, jest taki tutaj pasek, który utrzymuje równowagę. Aha. Z jednej strony jest zielony, z drugiej czerwony. Jeśli jakby wyjadę kursorem poza pasek z tej strony zielonej, to zawodnik się nie przewróci, po prostu trik się skończy. Jeśli wyjedzie z czerwonej strony, to się przewrócę. Mhm. Więc to też pokazuje, gdzie lepiej balansować. No i to jest druga taka mapa w tej grze, jak ta w centrum handlowym, która po prostu jest podłużna i się w pewnym miejscu kończy. Więc można tutaj dojechać do końcówki i z nim przeniesiemy na górę. Ogólnie wszystkie cele misji i tak dalej zostały jakby stare, tak? Ewentualnie doszły jakieś nowe, bo te etapy z pierwszych części miały ich mniej. Więc... Można zginąć jednak, patrz, no tak głównie dosyć, ale... Mownie, no ale ten, ogólnie no wiesz, to jakby nie o to chodzi, to nie jest... No nie, no, domyślam się. Chociaż powiem Ci, że z drugiej strony zrobić karierę, w której na przykład zbierałoby się... No bo widzisz, ja to od razu w grach szukam takich rzeczy właśnie. Ja wiem, że to chodzi po prostu o fan, o wiesz, o skakanie, o jazdę, o robienie tych sztuczek, o dynamikę, o znajdowanie, wiesz... Znaczy, uczenie się już przede wszystkim tych map, bo to, wiesz, to, z tego co widzę tutaj, to trzeba... A propos map, kiedyś trzeba było znaleźć sobie te wszystkie ikonki, tak? Teraz masz dokładnie rozpisane i pokazane, gdzie co jest. To taki trochę znak czasów, tak samo wszystkie ukryte tam jakieś takie specjalne miejsca do wykonywania druku, tu są akurat tylko 3. A na kolejnej mapie Ci pokażę, jak wiele może ich być w jednym miejscu. W każdym razie, wiesz... Ja od razu szukam w takich grach, znaczy od razu wiesz, zastanawiam się, co można by tutaj kurczę ulepszyć i, że tak powiem, ją bardziej urealnić. Na przykład dla mnie kurczę bombą tutaj, gdybym wiesz, ja miał w to grać, byłoby zrobienie czegoś takiego jak dodanie systemu urazów. Znaczy jeżeli ileś razy się wywalisz, to możesz sobie na przykład, nie wiem, złamać rękę, zrobić coś tam, spadnie Ci statystyka, będziesz musiał zapłacić na przykład za leczenie, będziesz musiał się przełączyć na innego zawodnika, wiesz, cokolwiek w tym stylu. Kurczę, ja już bym był zajarany. W tym momencie zupełnie inaczej też by się grało. Zauważ, że nie szarżowałbyś często w ten sposób, po prostu powoli ucząc się i tego, bo byłoby to bolesne. Szczególnie jeżeli trzepałoby właśnie po kasie na przykład, no nie, bo wiesz... Nawet to by wystarczyło w tym momencie, no już z wyłączaniem nie przesadzajmy w tym momencie. Ani też nie wprowadzajmy na przykład, wiesz, permanentnego, kurczę, jakiegoś tam urazu, typu złamał sobie nogę, nie zaleczył, jeździł dalej. Wiesz, i potem grała się gangrena i teraz ma tylko jedną i niestety już sobie nie pojeździ. Bo to by było bez sensu, faktycznie. Ale stary właśnie, wiesz, no tak jak w grach samochodowych na przykład masz model, jeżeli to jest fajna i porządna gra. Masz wyścig na przykład i w tym momencie, nie wiem, wiesz, rozwalasz wózek i musisz naprawę jego zabulić, nie? Mhm. To było na przykład świetne właśnie w Need for Speedzie najlepszym, jaki kiedykolwiek powstał, czyli w Porsche, no wiesz. Tam musiałeś jechać na granicy ryzyka, w ruchu ulicznym bardzo często i zazwyczaj, ale z drugiej strony wiedziałeś jedną rzecz, musiałeś jechać ostrożnie, dlatego że każdy dzwon to była kasa, która być może zmuszała Cię do powrotu do poprzedniego wózka, który był niezepsuty i pojechania 5 wyścigów, żeby zarobić na naprawę tego na przykład, dajmy na to. No teraz przepraszam, że Ci przerwę, ale zobacz, gdzie tu jest tych specjalnych miejsc tak naprawdę. Kiedyś tego szukało się, ewentualnie spisywało na kartce, pytało znajomych, nie było internetu, wiesz, nie było jakichś tam poradników w sieci zwykle. Można było sobie to sprawdzić, to tutaj masz już w grze wszystko zaznaczone, więc no to jest też taki trochę znak czasu. No jest sekretne miejsce pokazane na tej mapie, które też no jest... Jego odkrycie no, nie było jakoś specjalnie trudne, ale oczywiście jak byłeś pierwszym dzieciakiem na osiedlu, który to rozkminił, to byłeś bogiem dla innych. To można bardzo łatwo wjechać. A które to jest to sekretne miejsce? No właśnie Ci chcę je pokazać, tylko muszę... Tutaj i wyjeżdżamy. Nie, w moich rejonach nazywało się to fontanną młodości, nie wiem czy to faktycznie było tak nazwane przez twórców, ale... Wow, faktycznie, no to fajne. Ale można wjechać. Niektóre mapy mają takie sekretne miejsca, do których... Znaczy tu akurat dostać się było łatwo, ale na przykład na tej mapie szkolnej dojechać do miejsca, gdzie jest ukryta taśma, znaczy płyta DVD, bo w pierwszych częściach były ukryte taśmy z zawodnikami, które tam blokowały takie filmiki, gdzie oni tam śmigali. Są płyty DVD. Nie wiem, czy to tak powinno być, bo to tak naprawdę chyba dzisiaj skate już wcześniej nie wypuszczają takich filmów, tylko mieszczają na YouTubie po prostu. No też prawda. Ale no w każdym razie... Ale słynne, jakby to wyglądało, kurczę, no... Masz, kurczę, masz bonus, dokładnie znajdujesz link. No, trudno i tak słabe było. Ale w każdym razie, no ogólnie gra jest dość wierna temu pierwowzorowi. Więc no jeśli ktoś ma jakieś takie nostalgiczne, wiesz, ciągoty, grał w to dużo kiedyś, to no, może spróbować. Tak na razie gra jest dostępna chyba tylko na Xboxie. Wersja na PS3 i PC-ta jest w drodze. Tym bardziej, że ci powiem, że wiesz, ten port HD, no widać oczywiście, wiesz, lata w tej grze i tak dalej, ale wygląda to całkiem fajnie i no, mimo tej prostoty i kurczę przejaśności, to się bronić, powiem, nawet dzisiaj całkiem nieźle. No nie jest to gra, która odrzuca. Tyle ci powiem. Znaczy, no tak, no jest to, wiesz, bo... idealnie wpisuje się w ten jakby temat cyfrowej dystrybucji, tak? Że właśnie takie gry tam... No tak, ale generalnie chodzi mi po prostu, wiesz, o samą grę, że ona się, wiesz, nie zestarzała jakoś strasznie. Mimo wszystko. Widać oczywiście po niej lata, ale wiesz, są gry, które mimo lat, no widać, że to nie jest, kurczę, produkcja z 2012 roku, no nie? No nie oszukujmy się. Ale generalnie, wiesz, to jest kwestia tak, projektu map, nie wiem, oświetlenia, kolorów, czegokolwiek, wiesz, miliona różnych jakichś składowych rzeczy, które sprawiają, że w tym momencie, mimo tego, że gra jest stara, wiesz, nie odrzuca cię po prostu, no, nie wygląda jakoś strasznie, okropnie i tak dalej. I tutaj ona to ma. To samo na przykład było z Beyond Good and Evil, które też, wiesz, po iluś tam latach, ten port HD, który tak naprawdę niewiele się różnił od... tego, co można na PC-tach było uzyskać w oryginalnej grze, ale konsolowy, wiesz, ten właśnie HD, który się pojawił, wiesz, ja w tą grę zagrałem po latach i powiem ci szczerze, że no, pod względem na przykład właśnie, wiesz, designu, fajności, wiesz, miodności i tego wszystkiego i tak dalej, to znów przebiło, kurczę, kilka innych nowych tytułów, które tam gdzieś po drodze miałem, w którym się po prostu, wiesz, grać odechciewało po na przykład kilku godzinach. No tak, dobrze, no skoro już mamy wszystkie mapy ogarnięte, to tak naprawdę możemy skończyć. Bo już no, grę z grubsza pokazaliśmy, więc jeśli po prostu chcecie dowiedzieć się czegoś o niej więcej, to no, zapraszam do recenzji na gramie, która podejrzewam, że jeśli nie ma jej jeszcze teraz, no to pojawi się dosłownie, nie wiem, w ciągu 24 godzin po publikacji tego materiału. No. Okay. No, ja mimo wszystko, nie, no już za stary jestem na to, żeby się bawić w Discordzie. Chyba. Tak mi się wydaje. No, trzymajcie się.